Nasze hokeistki sezon rozpoczęła od porażki. Tydzień temu była wygrana, no i mimo tego zwycięstwa zespół chce jeszcze sporo poprawić przed kolejną ligową konfrontacją. Są elementy, które jakby musimy wypracować w tym tygodniu, żeby być w jak najlepszej dyspozycji na weekend, szczególnie że będziemy podejmować drużynę mistrza Polski. Wiadomo, że naszą przewagą jest boisko, natomiast. To jest bardzo silny zespół, i jakby w zeszłym sezonie przegraliśmy z nimi dwa spotkania, więc no, chciałobyśmy powalczyć w, tej, w tym nowym sezonie, żeby to wyglądało trochę lepiej z naszej strony. W starciu z poprzedniej kolejki zespół UKS miał sporo tak zwanych krótkich rogów. Niestety w znaczącej przewadze nie okazały się one dobrze wykonane. Myślę, że z Politechniką tych krótkich rogów będzie zdecydowanie mniej, bo to jest drużyna, która bardzo dobrze gra w obronie, więc myślę, że tutaj nie liczyłabym na to, że będziemy mieć tak dużo stałych fragmentów gry jak w meczu z Tarnowskimi Górami. Natomiast jeśli one się zdarzą, no to musimy jak najlepiej je wykorzystać, bo to mogą być jedne z nielicznych okazji, które pozwolą nam zdobyć bramkę. Oczywiście, to nie jest tak, że ja wątpię w to, że potrafimy tworzyć sytuacje strzeleckie, natomiast wiemy, że u nas skuteczność nie jest najmocniejszym punktem i to jest rzecz, która gdzieś tam w meczach Zawsze kuleje i nie wykorzystujemy tych naszych sytuacji bramkowych, a jako, że to jest silna drużyna, no to wiadomo, że będzie trzeba wykorzystywać każdą sytuację, która, którą uda się wypracować. Dolnośląski zespół z każdym dniem nabiera doświadczenia. Też może testować nowe elementy systemu przygotowanego przez panią trener. Nasz system, który próbuję opracować od zeszłego sezonu, oczywiście to są systemy, które cały czas testuję, bo wiadomo, że mamy różne zawodniczki z różnym doświadczeniem, w różnym wieku i są elementy, które są łatwiejsze do wprowadzenia, są elementy, które są super trudne, tym bardziej, że mamy trening tylko jeden na dużym boisku. I jakby ja jestem zadowolona z tego, jaka jest różnica pomiędzy poprzednim sezonem a teraz tym początkiem nowego sezonu. Natomiast widzę dalej dużo elementów, nad którymi musimy pracować i no, które muszą się zmienić, jeśli chcemy być w czołówce polskiej. W niedzielnym meczu być może wystąpi w zespole UKS-u nowa zawodniczka z zagranicy. To jeszcze zobaczymy, bo tak naprawdę dzisiaj jest jej pierwszy trening, więc zobaczymy, jak ona będzie się czuła na boisku, jak będzie się odnajdywała z dziewczynami w drużynie. No i tak naprawdę, w momencie, kiedy ona mi powie, że ona jest gotowa i ja będę widzieć, że faktycznie dobrze się czuje na boisku, to nie będę mieć nic przeciwko, żeby ona z nami zagrała, żeby też sama siebie przetestowała na boisku. No bo wiadomo, że trzeba ją powoli wprowadzać w grę. A kto zagra w bramce w niedzielę? Ostatnio sensacyjnie zobaczyliśmy w niej panią trener. Na pewno będzie Dominika, ja już wolę stać z boku. Przestawiłam się w tym sezonie, że będę trenerką, więc ta przygoda z zeszłego tygodnia mam nadzieję, że się już nie powtórzy. Spotkanie z AZS-em Politechniką Poznańską w niedzielę o 13:15 na stadionie Oławka na Wrocławskich niskich łąkach.